No siema moi drodzy, ja jestem Elwiso, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale ze Skyblocka na serwerze craftmc.pl. I moi drodzy, moja wyspa od mojego ostatniego odcinka tak się po prostu rozwinęła, że to jest absolutnie kłamało, ponieważ moi drodzy, w tym odcinku na samym starcie pokażę wam teraz, jak wygląda moja wyspa aktualnie, a potem przejdziemy do najciekawszej części tego odcinka. Zacznijmy od tego, że aktualnie moja cała wyspa, moi drodzy, ale to jest już seria absolutnie cała, jest zdirta, ponieważ aktualnie mam tutaj właściwie tyle kasy na serwerze, że tak szczerze, nie był dla mnie nawet żaden taki ciężki problem finansowy, ponieważ w tym momencie, moi drodzy, absolutnie tutaj wszystko, kurde, wyłożyłem sobie dirty, no jeszcze jestem taki tutaj śmieszny dirt od tych drzewek, które tutaj często sobie hoduję, bo właśnie tutaj z nich sobie farmię największą ilość kasy. Ale ogólnie, moi drodzy, teraz w ogóle moja wyspa ma rozmiary 150 na 150 klocków, więc aktualnie to jest po prostu takie duże, ponieważ, okej, może i w tym miejscu, że jest taki tutaj koniec, ale jeżeli chodzi, moi drodzy, o drugą część tej właśnie tutaj naszej bariery, to ona jest po prostu aż tak daleko, że naprawdę, moi drodzy, ja nie mam pojęcia nawet, jak ja mam wam to pokazać, też w ogóle tutaj w tym miejscu zrobiłem sobie taką tutaj bardziej zaawansowaną, taką tutaj po prostu, wiecie, przy sobie tutaj taką farmę świerków, no i z tym tutaj po prostu, i dzięki temu tutaj absolutnie, moi drodzy, zgarniamy sobie po prostu największą ilość kasy na całym serwerze, kurde, bo tak ogólnie mamy tutaj jeszcze jakąś właśnie farmy bambusów, ale styl, moi drodzy, szczerze, imo, drzewka świerkowe to jest najbardziej opłacalna inwestycja, jeżeli chodzi o cały serwer. Ale to jest tylko i wyłącznie, oczywiście, moi drodzy, moja opinia, więc teraz też tutaj swoją drogą polecimy sobie w miejsce, które jest, moi drodzy, tam na dole, a tam również, grając tutaj właśnie tutaj sporo na serwerze, ogarnąłem sobie fajne rzeczy, które w ogóle mamy tutaj swoją drogą, polecam tutaj bardzo gorąco wbijać na serwer craftmc.pl, na którym tutaj można tutaj wspólnie ze mną pograć, bo tutaj jest serio mega, ale to mega najlepszy skyblock w Polsce na to i wersji Minecrafta, więc ogólnie serio, moi drodzy, tutaj mega fajnie, a w tym miejscu Elwiso. Co tu może być, powiedz nam, Elwiso, co może być w tym miejscu, moi drodzy? Dokładnie, w tym oto miejscu, sam własnymi rękoma, wybudowałem sobie, moi drodzy, spawner, znaczy spawner może nie, ale taką bardziej tutaj ekspiarkę szkieletów, która szczerze nie działa aż tak dobrze po prostu, bo myślę, że ją zrobiłem po prostu lekko wadliwie, ale sekundkę wam tutaj jakoś właśnie tutaj pokażę, więc teraz, moi drodzy, jakoś polecimy w to miejsce, ponieważ tutaj normalnie mamy, moi drodzy, ogarniętą farmę szkieletów, która tak w sumie działa, ale tak działa to tutaj sobie po prostu powoli, to nie, ale jak już tutaj chyba właśnie każdy widzi, to one tam już lecą, więc serio, to właśnie przy okazji, moi drodzy, ogarnąłem sobie mega, ale to mega mocne źródło w ogóle kości, których potrzebuję po prostu, żeby sobie zrobić bone meala, żeby mi tutaj moje wszystkie uprawy rosły o wiele szybciej. Tu jest nawet enchant, moi drodzy, na 30 level, więc to jest serio, jeżeli chodzi o mój czas na serwerze, tutaj gram teraz dość sporo i to myślę, że tutaj mega, ale to mega rozwinąłem też tutaj w tym miejscu, jest właśnie moja aleja sławy ze streamów, a streamy są, moi drodzy, właściwie codziennie o godzinie 20, więc wam tam mi bardzo gorąco tutaj po prostu polecam dzwonek i suba, ale czekajcie teraz właśnie, Elwiso, o co chodzi w ogóle z tym odcinkiem? Czemu to jest jakiś w ogóle tytuł taki i taka miniaturka? Moi drodzy, to już wam absolutnie wszystko wyjaśnię, ponieważ w tym miejscu właśnie, w tej skrzynce, moi drodzy, mam parę kluczy, które tutaj głównie właśnie dostałem po prostu, moi drodzy, od innych graczy, od moich widzów na serwerze, bo właśnie widziałem, że ogólnie, powiem tak szczerze, że no, sporo właśnie widzów gra na CraftMC. Tutaj właśnie, więc się z nimi jakoś często widzę na jakimś spawnie, oni sobie wchodzą na moją wyspę, bo tutaj właśnie jak każdego wpuszczam, więc styl, moi drodzy, mamy tutaj właśnie od nich takie itemy właśnie jak klucze, kurde, i no właśnie tutaj nawet takie itemy jak złoty klucz, więc serio, po prostu w tym odcinku, moi drodzy, zobaczymy sobie, jak działają te całe tej skrzynki z jamkami i co z nich nam może dropnąć, no i serio, ponieważ w tym odcinku jest taka serio szansa, że nam dropnie najrzadszy item na całym skyblocku, moi drodzy, czyli item, który najbardziej pożądam, a jest to oczywiście nic innego jak beacon. Ziemeczki, w tym właśnie oto miejscu mamy te skrzynki, teraz mam takie pytanko, jak się otwiera, nie mam żadnego pojęcia, moi drodzy, ale teraz tak, skrzynia epicka, bo mamy tutaj epicki klucz, więc teraz wiecie co, może coś sobie po prostu klikniemy, więc cyk, o kurde, to normalnie, moi drodzy, działa, co jest, ej serio, jakie dostałem po prostu, moi drodzy, gifty od was, tak ja nie mam pojęcia, ale serio, mamy tutaj mega dobre itemy, ale ja, jest, moi drodzy, biko, czego teraz mogę sobie po prostu stąd wziąć, czy nie mogę? Nie mam pojęcia, moi drodzy, ale czekajcie, jak to w ogóle działa, bo nie mam zielonego pojęcia. Sprawdź drop, epicka skrzynia, o kurde, jak mam to, moi drodzy, teraz otworzyć, nie mam zielonego pojęcia, ale bardzo bym to chciał zrobić, wiecie, kurde, czekajcie, czy ja mam tutaj po prostu coś sobie jakoś tutaj poklikać na niektórych i tam się może zbierzeć, jak to wygląda, nie mam serio tutaj pojęcia, ale still, tutaj po prostu spróbujmy sobie jakoś tutaj wszystko poklikać, nie mam pojęcia, może nam się to jakoś tutaj właśnie uda, albo i nie, sekundkę, czekajcie, klucz zakupisz na stronie, ale mam właśnie tutaj, moi drodzy, już tutaj klucz w EQ, więc teraz czekajcie, o kurde, czy tam po prostu tutaj wylatują losowe itemy z tej skrzynki, o kurde, dostałem teraz, moi drodzy, dwie sztabki nazerytu, a żeby nie było, moi drodzy, jedna sztabka kosztuje ile? Teraz wam powiem, jedna sztabka kosztuje 17 tysięcy baksów, więc w tym momencie zarobiłem dobre 30 kafli, ej, co jest? To jest serio mega mocne, więc teraz, wiecie co? Mam jeszcze trzy epickie klucze, ej, właśnie, tutaj po prostu chodzi o to, że z tej skrzynki, i w ogóle to jest taka, też mega mocne, że w ogóle klucze sobie można też tutaj kupić na stronce, moi drodzy, więc fajnie, ale z tej skrzynki może nam właśnie dropnąć bacon, jakby wow, mamy też tutaj jakieś tutaj różne spawnery, mamy tutaj oddech smoka, mamy łuk, mam w ogóle ten taką śmieszną broń, ale styl, moi drodzy, jak dla mnie, najbardziej po prostu pragnę bacona, okej? Okay? Ja potrzebuję bacona, więc teraz serio lecimy i módlmy się, żeby to był dobry drop, okej? Okay? Okej, okay. 12 bloków emeraldów, to jest serio bardzo, bardzo dobre, to jest serio, ile to jest emeraldów? Kurde, ponad stack, a po ile ono w ogóle schodzą? Czekajcie, zaraz zobaczymy sobie, bo to jest też jakiś drogi item, okej, okay. Za jednego jest dwie dychy, więc styl, nie ma tragedii, moi drodzy, ale wolałbym to jednak coś innego, wiecie, więc teraz sobie jakoś tutaj polecimy dalej z tym, więc uwaga, uwaga, okej, okay.
Okej. Okay. Mocne portki, ale już mam takie portki, no kurde, okej, mam lekko gorsze, więc styl jest i tak spoko, ale serio, moi drodzy, ja ogólnie jestem dość mocnym hazardistą, ale głównie w Minecrafcie, okej, więc serio, proszę, żeby w tym momencie, moi drodzy, to chyba jest last try, żeby w tym odcinku konkretnym nam wyleciał bacon, ja bym go bardzo chciał, więc serio, Craft MC, proszę, bardzo proszę, bardzo, bardzo będę wdzięczny, uwaga, uwaga. Nie, moi drodzy, ale still mamy kolejne 30 kafli. Ej, co jest też właśnie tutaj swoją drogą. Mamy też tutaj właśnie inne skrzynki. To są tutaj po prostu inne itemy, to mamy jakieś tam właśnie budowane itemy. W tym miejscu są też spoko itemy. Głowa smoka. Ej, też spoko, moi drodzy, mega. I nawet mamy tu jakieś klucze, więc serio, w tym momencie to jest skrzynia złota, więc teraz sobie ogarniemy skrzynkę złotą, moi drodzy, więc teraz mam tutaj 5 kluczy. Jasnogłaz, okej, okay. Dość spoko item, nie narzekam, moi drodzy, potrzebuję w sumie. Następnie, co nas z tego wyleci? Ej, slimy! Ej, to akurat bardzo fajne, bo teraz możemy nawet jakieś tutaj porobić śmieszne mechanizmy, więc to jest akurat, bym powiedział, że na mocny plusik. Idąc teraz dalej, moi drodzy. Ej, brodawki chyba nie mieliśmy, więc też fajnie. Lecimy teraz dalej. No way! No way, moi drodzy. Z tego, co mi się wydaje nawet w sklepie, nie ma jak sobie zakupić Shulkerboxa, a ja w tym momencie mam Shulkerboxa. Ej, wy, ty, fy. W tym momencie to mnie totalnie rozwaliło, okej? Okay? To jest taki mocny item, że naprawdę, moi drodzy, aż brakuje słów, okej? Okay? Więc lecimy teraz sobie dalej. Okej, okay, cegły, no. Trudno, to jest taki teorie. Ej, mamy tu jeszcze klucze w jakiś VIP, w ogóle czekajcie sekundkę. To jest skrzynia zwykła, więc teraz sobie tutaj klikamy. Odczekaj chwilę przed następnym otwarciem, spoko, moi drodzy. Mamy tutaj, ej, stack kwarcu, to jest spoko. Ej, 16 żelazo to jest też spoko. Muszelka, nie mam tylko pamięci, co daje muszelka, ale chyba po prostu jest dość droga na rynku, więc fajnie. Jakieś grzybki, możemy sobie też jakoś na mojej wyspie posadzić, więc spoko. Piaskowiec, no mamy takie bardziej itemy przyziemne, ale bardzo i tak potrzebne, więc bardzo fajnie. Bo nam się one na pewno przydadzą, wiecie, więc fajnie. Jakieś tutaj też rudy węgla, tu jeszcze rudy w ogóle, więc spoczko. Jakaś fortunka, ej. Możemy nawet sobie teraz zrobić jakąś farmę kakao. Mamy tutaj w sumie tutaj takie itemy, że nam to wyjdzie, wiecie, więc steel. Bardzo fajnie, mam też jakieś tutaj cegły, tylko tutaj jest trochę gorsze. No i znowu węgiel, więc steel mogę tylko teraz tak. Skrzynia odnajdziesz w strefie premium, otworzysz w nim skrzynię VIP, moi drodzy. Więc teraz tak, gdzie jest skrzynia VIP? Nie mam zielonego pojęcia, ale gdzieś musimy też znaleźć, mamy tutaj jakieś trzy klucze, moi drodzy, do skrzyni VIP, więc teraz sobie zobaczymy właśnie, jak to wygląda. Moi drodzy, spotkałem normalnie na spawnie Kubalonkę, chyba każdy go zna z moich filmów i streamów, więc moi drodzy, on mi tutaj w ogóle pisze, czy nie chciałbym kluczy na opening i on... Ile tego jest? Co jest, stary? Co jest w ogóle, moi drodzy? Ja nie miałem pojęcia, że on mi tego da aż tyle. W ogóle też spójrzcie swoją drogą, jak on ma mega ładną wyspę. Tu jest nawet mój sklep, normalnie Abry Wieżawiec, więc to jest serio. Gościu ma najlepszą chyba wyspę, jaką widziałem na tym serwerze. No, kurde, po prostu jest sztos, więc to jest swoją drogą Kubalonka. Mega ci, stary, dziękuję. Jest to właśnie z tego, od tutaj miejsca na moim odcinku. Zadaję klucz, ponieważ, stary, dzięki tobie mamy szansę na bacon, więc mega ci dziękuję, stary. Mega dzięki, pozdro z odcinka. No bo serio, to po prostu jest dla mnie mega, ale to mega, no kurde, miłe. To jest takie miłe, po prostu jestem mega wdzięczny, stary. Więc mega dziękuję. A teraz, moi drodzy, lecimy i zobaczymy, czy właśnie tutaj dzięki Kubalonce dostaniemy tego bacona, więc cyk. O kurde, jest jakaś mocna łopata. Ej, no jest serio mocna, ale ja mam chyba taką samą, wiecie. Chyba, że nie, nie mam pojęcia. Ale still, szansa na bacona, spójrzcie, że jest, to nie? Szansa na bacona tutaj jest, więc teraz serio, mega mocna. Jakby spójrzcie, kurde, jaki ładny, jaki kolorowy. Kurde, elektryk nawet tutaj nie potrzebuję jakoś. Ja mam taki też, tutaj widzę, że mocniejsze drop takich itemów konkretnie. Też w ogóle nie mam w ogóle pojęcia, moi drodzy, co jest za jakiś szablon. Może wy mi tutaj bardziej to powiecie, bo ja się na tym nie znam. Mam tej wersji Minecrafta, nie grałem ogólnie wcześniej nigdy, więc warto by się po prostu dowiedzieć, co. Idąc teraz dalej, moi drodzy. Okej, okay. 16 refili. Ej, spoko! Ej, bardzo dobry drop, tak szczerze. To jest mocny drop, bo one są ogólnie dość drogie, mi się wydaje, wiecie, więc still spoko. Okej, okay. Bloki golda. Też mega dobre, ale teraz po prostu jestem tak. O, tu jest on, moi drodzy. On właśnie swoją wyspę reklamuje tym banerem. Siemano, stary, siemano. O kurde, serio, mamy teraz tylko 4 szanse. O kurde, lecimy, okej, okay. 30 tysięcy baksów znowu, nie narzekam, moi drodzy. Ja sobie je potem wystawię, bo jakoś też tak bardzo nie potrzebuję z tego itemów. Ale still, najlepiej to po prostu będzie to opowiedzieć za jakąś mocną kaskę, co nie? Idziemy teraz dalej, moi drodzy. Oj, dużo expa, serio dużo expa, więc bardzo fajnie. Nie narzekamy, moi drodzy, to jest serio, absolutnie jest spoczko. Lecimy jeszcze dalej, okej, okay. Co to są za klucze? To są chyba po prostu jakieś inne klucze do, kurde, tych skrzynek, których było mniej. Okej, okay, spoczko. I tak, moi drodzy, fajnie. Last try, kill off, moi drodzy, kill off. Okej, okay. Nie jest jakiś tutaj wybitny drop, ale... Nie no, w sumie to jest spoko, nie no, to jest spoko. Nawet nie ma co nie mówić, wiecie, bo ogólnie jest i tak spoko. Ale co ma w ogóle Unbreaking 4, to jest serio mocne. Więc teraz tak, mamy tutaj teraz, moi drodzy, golden klucz.
Dwa jaja osadnika. Okej, moi drodzy, to jest absolutny drop tego odcinka. To jest absolutny drop tego odcinka. W tym momencie możemy sobie zrobić własnych wilatorów, którzy będą mieli mega mocne itemy, więc serio, moi drodzy, tym właśnie o tym w ogóle trikiem, moi drodzy, skrzynią, która jest złota, a nie epicka, dostaliśmy najlepszy drop tego filmu. W ogóle teraz będziemy mieli w ogóle jakąś dobudowę, hodowlę osadników, więc serio, moi drodzy, to jest mega dobry drop. Pół staka diaksów, ale dużo, moi drodzy, bardzo dużo. Jest szczerze, moi drodzy, skrzynia złota. Mi się wydaje, że daje też te w ogóle mega mocne itemy, tak samo jak epicka, tak szczerze, nie? Jakby nawet trochę lepsze czasami, okej, no bo stack diaksów to nie jest mało, to serio nie jest mało. Okej, 8 bloków węgla to jest też spoczko drop ogólnie. Cegły tam jakoś akurat nie potrzebuję, tak samo jak magmy, wiecie co? To sobie nawet jakoś może wyrzucimy, bo to jest taki dla mnie trochę bardziej item zbędny. Ale pustaka irona, spoko, spoko, mi się to podoba. Endstone, fajnie. Kryształ endu, ej, z tego może być mega mocna pułapka w ogóle, więc to sobie zostawmy akurat, to jest fajne. Cegły w ogóle nie potrzebuję, tak serio w ogóle. Okej, glina się może do jakiejś właśnie dekoracji przydać, więc spoko. Glowstone też niech będzie. Cegły są zbędne, dziękuję bardzo. Ej, zakażeniony dirt. Nawet spoko, nawet spoczko. To martwię, że to jest jakaś glina. Ej, pustaka M-siarów, ej, naprawdę, moi drodzy. To jest mega mocne, też w ogóle, wiecie co, spójrzmy sobie na rynku, bo jest taka opcja nawet jak rynek. Czyli po prostu coś, co sprzedają gracze, co nie? Ile tutaj kosztuje taki bacon? Okej, 3,5 bańki. Jest totalnie drogi, co nie? Jakbym chciał go kupić, to serio, moi drodzy, to też sobie w ogóle sprzedaję tak swoją drogą. Czekajcie, czy tu jest jakiś mój rynek? Listę wystawionych itemów, to mam tutaj właśnie swoje itemy, które sobie też tutaj opylam, więc to jest serio mega mocne. Okej, to było ostatnio taki tutaj klucz na golden skrzynkę, ale serio, mega mocno, w ogóle stary, wiesz co? Łapster, pustaka diamentów dla ciebie, stary. Ej, co ty tam masz? Łapster, to jest dla ciebie, bo tutaj serio, gdzie mnie, stary, prowadzisz? Gdzie mnie prowadzisz? Co się stało? Co jest, moi drodzy? Nie! No way, no way. Mamy znowu epickie klucze. Co jest, stary? Łap tutaj w ogóle diamenty, one są dla ciebie, stary. Masz tutaj przekupię, stary, bo to kurde, serio, z twojej strony jest takie. Po prostu mi, stary, teraz budujesz totalnie film, co nie? I 30 tysięcy baksów znowu, moi drodzy, znowu. Nie no, nie wierzę, co nie? Totalnie w to nie wierzę. Jakie to jest mocne na ten film, jakie to ma być. Więc ja po prostu, moi drodzy, powiem tak szczerze, że aż się opłaca wbić na tą stronę jak kraftence i sobie jakieś tutaj klucze kupić, bo naprawdę. No, one oddają, co nie? One po prostu oddają. Oj, 12 boków żelaza, ej, ale spoko drop, co nie? Mamy tu jeszcze, moi drodzy, 6 golden kluczy, więc zobaczymy, co nas z tego wyleci. Okej, tylko potrzebuję tej sekundki. Znowu shulker box, o kurde. O kurde, ale mocne, co nie? Steel mega mocne. Cegły tam olać, okej. Ej, bloki miedzi, spoko, spoko. Coś sobie jakoś możemy po prostu mieć opylić. Pustaka golden, ej, szczerze, golden skrzynka jest taka epicka. Jakby sobie się taka to podoba po prostu. Więc wiecie, czy jakoś może teraz polećmy na moją wyspę. Więc teraz tak, wyspa. I w tym miejscu mam swoje wszystkie itemy w szalkarze z tamtych właśnie dropów. Ale w tym miejscu mamy kolejne, nawet lepsze itemy. Mamy tutaj, czekajcie, w ogóle łącznie 8 netherite'u, kurde, i to szczerze jest mega dobry wynik. Mam też tutaj w ogóle wygląda, że też, moi drodzy, plus, uwaga, uwaga, uwaga. Moi drodzy, widz normalnie, teraz nawet tutaj powiem, który widz. Widz o niku DHS, moi drodzy, dał mi tutaj przy okazji jedno jajko wilatora. Więc na momencie mam, moi drodzy, aż 3 jajka wilatora, więc to jest serio mega, ale to mega w ogóle incepcja, że teraz Elviso ma takie możliwości rozwoju. Też mamy tutaj 36 zwykłych kluczy, wiecie co? Polecimy teraz po prostu znowu na spawna i zobaczymy, co nas z tych takich tej basicowych itemków wyleci, co nie? Bo to mogą być dalej dobre itemy, więc spoko. Zaraz się okaże. Okej. Okay. No, są takie szczerze nie najlepsze, ale też nie są najgorsze, okej, okay, bo mamy też te właśnie jakieś rudy, więc steel. Nie ma tragedii, co nie, moi drodzy. Ej, kwarc jest serio spoko. Nasiona dyni się przydadzą, w sumie cegły też potrzebuję. Takie cegły też mogą być. Akacjowe drewno? O nie! Tylko nie akacjowe drewno, ej. Seba, to moje. To moje, stary, to jest moje, wiesz co? Dam ci 4 grzyby, stary, dam ci 4 grzyby, jak chcesz. Okej, okay. Jak chcesz, to sobie po prostu, stary, weź klucze, no i kurde, aktywuj, co nie? Te itemy są nawet spoko do budowania. Czy on mi to jakoś teraz próbuje to zwinąć? Czy to jest w ogóle realne? To chyba nie jest realne, żeby on mi to zwinął, bo to leci mi wprost do jaku, co nie? Więc sorry, mordo, to jest tylko taka animacja, więc to ci akurat nie pyknie, stary. Ej, zwykłe cegły, spoko bardzo, bardzo spoko. Okej, okay, lecimy teraz dalej z tym, moi drodzy. Dalej spoko, siema! Siemano, w ogóle jaki gościu ma ficik, spójrz, jaki to jest drillowy totalnie, siemano. Ej, on ma coś dla mnie. Nie, no way, no way. Co jest, stary, co jest? Nikt nas teraz nie śledzi? Śledzi nas gościu, teraz nas śledzi gościu. Okej. Okay. Nie, uważaj, stary, uważaj, bo tu jest jakiś gościu, tu jest jakiś typ, który raczej nie jest zbytnio do nas przyjemnie nastawiony. Kurde, o co chodzi, stary? Masz tam jakieś itemy? Masz coś dla mnie, stary? Czy nie? Ja nie wiem, bo jestem ciekawy, co tak właściwie robimy, stary. Okej. Okay. On nas teraz już nie goni. No way! Ej, powiedzcie mi, skąd on to bierze? Ej! Ej, czy on mnie zabrał? Nie. Ok, mam jeszcze, moi drodzy, aż 8 epickich kluczy. Ty złodzieju, ty złodzieju. MSG, Kubalonka. LOL, mega dzięki, serio. Jestem
Mega dzięki. Wziął coś? Nie. O kurde, mamy teraz 8 epickich kluczy. Ale już wystarczy, mordo, bo aż mi głupio. Ej, serio, mordo, aż mi to nie głupio. Jakby spójrzcie, ile to jest tych epickich kluczy. Nawet tutaj teraz sobie olejmy te zwykłe tutaj. I po prostu lecimy teraz grubo sobie z tym, co nie? Bloki Irona tutaj właśnie poleciały. Okej. Okay. Kill-off znowu nam tutaj jakiś mega mocny wyleciał, więc bardzo fajnie. Buty po raz pierwszy. Dość mocne buty, moi drodzy. Spawner pająków. Ja to wystawiam, moi drodzy, na giełdzie. Musisz beacon dropnąć. No właśnie, Fez muszę go dropnąć, stary. Fez, totalnie go muszę dropnąć. Totem na Undying, wiecie co? Dajemy go ziomkowi, bo tutaj Kubolonka serio się tutaj głównie do tego przysłużył, co nie? To jest właściwie jego totem, więc proszę bardzo, dla ciebie, byczku. Ja go nie potrzebuję, ale to jest w ogóle jakiś złodziej, spójrzcie, to jaki typ w ogóle, co nie? Spawner krów, moi drodzy. Ej, lol, totalnie lol. Kolejny mamy teraz tutaj w ogóle totem. I teraz uwaga, last try. Moi drodzy, nie ma spawnera, ale steel, są dalej mega mocne itemy, są dalej totalnie mocne itki, więc serio, ja na to absolutnie nie będę narzekał, więc wiecie co? Teraz tutaj po prostu jakoś tutaj całe EQ może tym wypełnimy, bloki dla episu, serio spoczko. Kolejny shulker w ogóle, więc bardzo fajnie, więc teraz tutaj troszkę polecimy na moją wyspę, moi drodzy, serio. Mamy w tym odcinku już takie mocne itemy jakby serio, ja się nie dziwię absolutnie, że ludzie kupują na stronce te klucze, bo to jest po prostu taka loteria i tu jest taka szansa na ten bacon, że naprawdę no, to jest item, który każdy pożąda najbardziej na całym skyblocku, co nie? On kosztuje 3,5 miliona, moi drodzy. Ja mam niecałe pół miliona, ok, więc naprawdę to jest warte wszystkiego, co nie? To naprawdę, moi drodzy, jest warte wszystkiego. Więc teraz szybka akcja, lecimy teraz dalej tutaj z tymi kluczami. Jajo kota, lol, ale fajnie, ale co ty próbujesz tu gościu ugrać, co nie? Powiedz mi, co ty próbujesz tu ugrać, więc spoko. M-siory, kolejny shulker, ale mocno, moi drodzy, serio, totalnie mocne. Ej, kości też mega potrzebuje, więc fajnie. Cegły, wiecie co? Damy mu cegły, po co mi te cegły? Masz typie, jak już potrzebujesz takie itemy, bo tak, żeby coś sobie tutaj weź, co nie? Okej, okay. Dexowa zbrojka dla konia jest spoko. Miedź jest też spoko, więc fajnie. Więcej emeraldów, więc fajnie. Znowu slajmy. A teraz mam też takie zwykłe skrzynki, więc też będziemy z nich sobie korzystali. Więc steel, moi drodzy, spoczko. Lecimy, lecimy. Dobra, ej, dajcie mi to. Te cegły mogą być, grzyby mogą być, drewno może być, ziemia może być, kakao może być. No szczerze, są takie bardzo podstawowe itemy, ale dalej tak dają taką frajdę w sumie, bo to jest dalej takie otwieranie skrzyneczek, więc spoko i tak. Nie narzekam na to ogólnie, więc spoko. Jakaś tu brzoza jeszcze tutaj dropnie, jakieś drewno dżunglowe. Steel jest serio spoko, co nie? Jest serio bardzo fajnie. Wrzucimy sobie też te w ogóle itemy, których nie potrzebuję, bo tak w ogóle ich nie potrzebuję. Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Tego w sumie też nie potrzebuję, bo to jest takie zamchlone bardziej. Okej, okay. Mam też jakieś parę dropów, więc spróbujmy. Okej, okay. To było wszystko, moi drodzy, więc w tym odcinku naprawdę. Czekajcie, tylko sobie to jeszcze wpiszę wyspa. Spójrz tak sobie też tutaj, podsumujmy to. Wow! Ile ja w tym filmie zdobyłem itemów, to się serio, moi drodzy, nie mieści w głowie, więc serio tutaj Kubolonka. Ja mega ci dziękuję, stary, ponieważ gdyby nie to, by ten film był 3 razy krótszy, bo to jest serio po prostu, moi drodzy, mega mocne, ile w tym odcinku udało mi się wydropić itemów. No może to nie jest bacon, moi drodzy, ale steel, będziemy ciężko pracowali, no i taki beacon nawet sobie może nawet kupimy, więc serio, nie narzekajmy, więc też właśnie w tym momencie, subujcie kanał z dzwonkiem, żeby moich live'ów o godzinie 20 po prostu nie ominąć. Polecam też, żeby bardzo gorąco follow na Instagramie Elviso Official. No a my, moi drodzy, widzimy się w odcinku jutro, więc dziękuję, Wasi, Maneczko, Eleczko i yo-oh!